Wyszukiwarka Google wskazuje, że słowo ekologia to jedno z najczęściej wyszukiwanych haseł w internecie. To pokazuje, jak ważne jest to zagadnienie, szczególnie dla młodych ludzi. Dlatego dzisiaj tutaj, w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, razem z europosłem Bartoszem Arłukowiczem, Arkadiuszem Marchewką, posłem na Sejm RP oraz wykładowcą Uniwersytetu Szczecińskiego, Januszem Jartysiem, rozmawiamy właśnie o wyzwaniach przyszłości, czyli o ekologii. Razem organizujemy tę debatę z Fundacją Europejską i Młodymi Demokratami. Ekologia i walka o środowisko to jedne z najważniejszych wyzwań współczesności. O tych sprawach kiedyś się nie mówiło. Dziś mówi się coraz częściej, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne dla naszej przyszłości są te sprawy. Czyste powietrze, czyste środowisko, przyjazne wszystkim, którzy w nim żyją. Więc cieszę się, że z młodymi ludźmi dzisiaj będziemy mogli porozmawiać o tych wyzwaniach, bo to jest wyzwanie na przyszłość. A o przyszłości trzeba rozmawiać ze wszystkimi, szczególnie z tymi młodymi. Moim zadaniem jest przedstawienie swego rodzaju genezy powstania i funkcjonowania ruchów ekologicznych zarówno w Europie, z takim szczególnym uwzględnieniem Polski. No i de facto odpowiedź na pytanie albo próba odpowiedzi, co mamy uczynić z dzisiejszym klimatem i w jaki sposób zmienić swoją postawę, swoje życie, a także gospodarkę w ujęciu czy regionalnym, czy też globalnym.